Dzień dobry ludzie, ja jestem Pixel, a to jest już ostatni, przysięgam, ostatni odcinek z... odcinek, o Jezu. Z tego challenge'a z tier listami. Tym razem to Spiro, moja trzecia ulubiona seria gier. I bez zbędnych serii gier zaczynamy. Oczywiście najpierw był Sonic, później był Ratchet, teraz właśnie jest Spiro i sądzę, że zrobię to trochę jak z Ratchetem, że będę to robił tak jak to giereczki normalnie wychodziły i nie będę jakoś... Aha, dlaczego tu jest Spiro 2 osobno? Inne wydanie, okej, dobra. Więc nie będę za bardzo patrzył na te inne wydania. Po prostu niech se będą. Później było Enter the Dragonfly. Później bodajże były gry na Game Boya, a przynajmniej tak to z... Dam, żeby gry na Game Boya, cyk, w sumie mogę dać tutaj Hero Style zaraz po, tutaj był Shadow Legacy po tym, i tutaj tak, i tak, i mniej więcej tak to wygląda. Więc dobra, Spyro the Dragon. Spyro 1 w porównaniu do innych gier z serii według mnie najłatwiej do niej dojść, znaczy dojść, wejść do niej, bo nie ma oczywiście jakichś udziwnień typu challenge, inny taki pierdol, po prostu to jest kolektaton w czystej postaci, które według mnie do dzisiaj się utrzymuje. Oczywiście zrobił jakieś postępy w technice i tak dalej. Ale jeśli chodzi o samą grywalność, może zacznę od fabuły. Fabuła jest oczywiście taka kliszowa, że o, znaczy kliszowa, no w sumie nie zawsze widzi się, że główny bohater, a raczej lud głównego bohatera obraża głównego złego i główny zły się denerwuje i ich za to karze. Dlatego ma uratować Spiro wszystko. Ale no. Więc fabuła można powiedzieć jest dosyć kliszowa, nie jest za bardzo skomplikowana. Gra dla dzieci, więc czego się można spodziewać. No. Samo platformowanie według mnie jest... Sam level design poziomów jest według mnie bardzo... Nie powiem, że trudny, ale powiedziałbym, że niewybaczalny. Że jeśli nie zrobisz w większości rzeczy perfekcyjnie, można powiedzieć, że albo sfejlujesz, albo umrzesz. I w zasadzie te rzeczy według mnie zbyt często chodziły ze sobą w parze, że przez fail umierałeś. I dałbym to na A. Dałbym gireczkę Spiro na A. Może to jest trochę biased, ale tu od razu dam to na S. Spyro 2 to według mnie jest perfekcyjna gra Spiro. Ulepszyła wszystko, co mogło być w Spyro 1. Ulepszyła fabułę. Dała bardziej postaci, o które ludzie... które ludzi mogą obchodzić, a nie tylko takie smoki, które dawały zdanie dialogu i good boy Spyro, thank you for releasing me i tyle. Ulepszyła graficznie grę, naprawdę Spyro 2 sądzę, że do dzisiaj jest bardzo ładnie graficzną grą. Może wiecie, na tamte, wiecie, na dzisiejsze standardy to może nie za bardzo, ale nadal uważam, że jest bardzo ładnie graficznie. W sumie Spyro 3 też, ale to już swoją drogą. I dodawała takiego rozmaicenia jak zadania, które nie były jakoś fest trudne. No może co po niektóre były tak przesrane trochę, ale... Spyro 2... No, Spyro 2 sądzę, że zrobił podobnie trochę jak Ratchet 2 z Ratchetem 1, czyli po prostu wziął to, co nie działa, albo to, co nie było za bardzo potrzebne i na tym to ulepszył. Bo sądzę, że jakby znowu zrobili to samo, co ze Spyro 1, to ludzie by się szybko znudzili tym. Bo wystarczy, że jedna gra już była taka, a
kolektaton i tyle. No to co zrobić? No urozmaicimy giereczkę, dodając zadania do niej. Jakieś takie śmieszne minigierki. Poziomy lotnicze według mnie są dużo lepsze w Spyro 2 niż w Spyro 1. W sumie nie mogę nawet powiedzieć dlaczego, ale po prostu tym się tak uważam. Sterowanie jest dużo lepsze w Spyro 2. W Spyro 1 wydaje mi się czasem, że Spyro jest za wolny niż powinien być, albo jest zbyt taki... zbyt ciężki. Nie wiem, czy jakoś to ma sens, ale jest zbyt ciężki. W Spyro 2 to według mnie perfekcyjnie dopracowali. I czy jakieś mogę mieć wady do tej gry? Czasem poziomy i to bardziej do poziomów wodnych mówię. Poziomy wodne są strasznie nudne w tej grze i są bardzo według mnie uciążliwe. I to tylko tyle mam do tej gry, że poziomy wodne są w tej grze B dosyć. I no i w zasadzie tyle, nie mam za bardzo coś do dodania do tej gry. Stuprocentowanie jest bardzo proste i bardzo miłe według mnie. Soundtrack według mnie jest najlepszy z serii. No i tyle mam do powiedzenia w sumie o Spyro 2. Więc w sumie, żeby nie zostawać tu pustych rzeczy, to będę dawał obie te części, bo to jest tylko wersja, gdzie się grało, a nie gry samej. No i tak, Spyro 3. Spyro 3 ma ten sam problem co Ratchet 3, że według mnie nic za bardzo nie urozmaicili, a dodali rzeczy, które tylko, że tak powiem, unudzają grę. I tutaj piję do dodatkowych postaci, że ich poziomy i zadania są czasem bardzo upierdliwe. Patrzę tutaj na Bentleya, w szczególności z jego minigierką boksowania. Według mnie są te zadania upierdliwe z czasem. Nie za bardzo zmienili coś w porównaniu do Spyro 2. Jak byłem mały, to preferowałem Spyro 3 i do dzisiaj nie wiem dlaczego. Ale Spyro 2... Boże, ale Spyro 3... Jakoś tak chyba przez lata zacząłem preferować Spyro 2 od Spyro 3. Wydaje mi się, że może troszeczkę poprawili grafikę w Spyro 3. Ale nie aż tak bardzo, żeby Festo mieć level design. Żeby Festo jakoś rozróżnić. Level design... Powiedziałbym, że poszedł w dół nawet. No, powiedziałbym, że level design poszedł w dół, stał się dosyć uproszczony według mnie. I co ewentualnie, to stał się, większość poziomów to jest po prostu jeden wielki loop. Co nie wiem, czy mi się aż tak bardzo podoba. I tyle, nie za dużo tak szczerze mogę powiedzieć z Spyro 3, tak? Mówię, tak naprawdę większość rzeczy może się tu nawet aplikować z Spyro 2. Soundtrack też nie jest jakiś... Wiecie, dupy mi nie urywa. Cały ten wątek z... mówię, fabuła to jest praktycznie kopia Spyro 3... Spyro 2. Hubworldy zostały ciekawsze są według mnie w Spyro 3. Tak mi się wydaje, nie wiem, jakoś... Według mnie jest jakoś ciekawiej to zrobili z tymi jajami jakoś niż z orbami. Nie wiem, jakoś tak mam czuć, że Hubworldy w Spyro 3 są ciutkę lepsze, ale nie jest tak bardzo. W Spyro 2 mi się Hubworldy wydawały takie ogromne. I do dzisiaj tak może, po prostu w Spyro 2 te hubworldy są takie wielkie, że można w nich po prostu wszystko robić. W Spyro 3 są one dużo mniejsze i to jest ten też taki trochę problem. Według mnie jest mniej ciekawości, mniej takiego odkrywania. Wszystko jest tak naprawdę podane na ręce, więc może jednak się trochę mylę z tym, że jakoś lepiej zrobili z tymi z ukrywaniem jaj. No i no, to jest praktycznie taki... Spyro 3 bym bardziej określił jako Spyro 2.5 niż bardziej taki Spyro 3, bym powiedział.
Więc dałbym to, szczerze, dałbym to pod Spyro 1. Spyro 1 według mnie jest dużo lepszy niż Spyro 3. I tak to. I nie będę tego ukrywał. No i teraz. Czarna owca w rodzinie. Spyro Enter the Dragonfly. Gra bardzo hejtowana przez to, jak jest glitchowana i tak dalej. I tu od razu powiem, że prawdopodobnie dałbym ją tutaj. I dlaczego? Nawet nie chodzi, że o zmarnowany potencjał, bo według mnie potencjał ta gra jakoś miała. Udupiły ją tak naprawdę Universal i jakie ono miało praktyki. Jest świetne dokumentary o Spyro Enter the Dragonfly na YouTubie. Prawdopodobnie dam do tego linka w opisie i możecie sobie to obczaić. I bardzo polecam to obejrzeć, bo naprawdę daje dużo światła na development Spyro 4, tudzież Enter the Dragonfly po prostu. I nie powiedziałbym, że to jest jakoś smutne, że ona nie powstała tak jak dokładnie Spyro. Ogólnie nie był jakoś fest nigdy popularną z marek Sony. Był popularny, ale nie był nigdy tak popularny jak Crash. I Enter the Dragonfly trochę jeszcze to osłabiło jeszcze bardziej. No w Japonii to w ogóle Spyro się nie sprzedało. Może dlatego, że zrobili takie niepotrzebne zmiany, ale no, już od Spyro 3 nie wydali żadnej gry poza bodajże Attack of Rhinox i Season of Ice. Mi się wydaje. Season of Ice chyba. Nie, Season of Ice chyba było ostatnim, jako został wydana w Japonii. Nie, Orange jeszcze został wydany, bo Crash był popularny w cholerę w Japonii i wydali Orange, bo to by było trochę bez sensu wydawać grę ze Spyro, a tej gry, że tak powiem, z Crashem nie wydali. Znaczy nie. No wiecie, o co mi chodzi, że po prostu jak Pokémony, musisz wydać obie, a nie tylko jedną część. Ta już w ogóle nie zostało wydawane. Wydaje mi się, że Reignited Trilogy jeszcze nie miało wydania w Japonii, co jest dla mnie bardzo dziwne. Że wiecie, że no, nawet nie spróbują tego wydać w Japonii, ale dobra, nieważne. I nie wiem, nie boli mnie aż tak samo, czym się ta gra stała. W porównaniu do tego, jak opowiadałem w wcześniejszych epizodach, że tak powiem, czyli z Sonic Boom Rise of Lyric lub 06 albo Ratchet & Clank Nexus. Jest to po prostu tutaj. Nikomu, że tak powiem, nie przeszkadza. Ludzie bardzo lubią o tym żartować, jaki to jest. Enter Dragonfly zniszczyło tą serię. Już potem spadła na psy. Co trochę jest prawdą. Nie powracali raczej poza gameboyowymi grami do starego stylu gameplayu Spyro. No i może to trochę odstraszyło od jakiegoś, wiecie, dawania, obchodzenia się Spyro jakkolwiek. Tutaj mamy A Hero's Tale. Kolejną część, którą powiedziałbym, że dałbym tutaj. Jest bardzo inna od tego, co było dotychczas. Swoją drogą, minigierki z Enter the Dragonfly nie są takie fajne jak w Spyro 2, więc daje na tym samym poziomie co Spyro 3, powiedziałbym. Spyro A Hero's Tale. Gierka, która jest okej, okay, bym powiedział. Ale dlaczego nie daję ją tutaj z innymi? Według mnie ona miała największy potencjał i najbardziej obchodziło. Ludzie, co to robili, najbardziej ich obchodziło robienie tej gry, niż praktycznie ze wszystkich tutaj, jakie są, poza Enter the Dragonfly. To sądzę, że to jest ostatnia gra, którą, wiecie, musimy zrobić tą grę jak najlepiej możemy i zrobimy to. Fabuła. Szczerze, trudno mi jakoś ocenić fabułę. Powiedziałbym, że trochę jest to zżynka ze wszystkich Spiro.
trochę, że w szczególności z Gnostic Norkiem, że o, Gnostic Nork powraca, a później dajemy jakichś, nie wiem, randomowych ludzi i szybko wszyscy umierają. Hubworldy są ogromne. Fajnie, że dodali fast travel, I guess. Kurde, mam problem z ocenianiem tych gier. Nie nadaje się ani trochę na krytyka. Porzucili kompletnie tą strukturę, że o, dajemy poziomy. Nie, tu jest po prostu jeden wielki hub world, w którym wykonujemy jakieś zadania co ewentualnie, a tak to tylko zdobywamy rzeczy do kolekcjonowania w samym hubie. Znaczy w sumie trudno to nazwać hubem, skoro nie ma poziomów. Ale dobra, nieważne. I szczerze, nie dawałbym za bardzo ją do tego samego stopnia co Spyro 1. Bardziej bym właśnie dał takie. W sumie mogę zrobić, co mi tam, kurde. Adrofa Bow. Z Ratchetem tego nie robiłem, ale tutaj to zrobię znowu. Dałbym tutaj takie P+. Nie wiem, kolorek jakiś. Taki, I guess. O, jest taki sam jak ten, ale dobra. Dałbym to tutaj. I tak to mogę ocenić. No, nie jest to tak dobre jak Spyro 1, ale jest dużo lepsze według mnie w grywalności niż Spyro 3 i Enter the Dragonfly. Gra się według mnie szybko nudzi. Powiedziałbym, że dobrą radą by było, gdybym ja miał zrobić A Hero's Tale, to wydałbym ją na PSP, bo wersja na PSP według mnie byłaby dużo bardziej. Dużo by się lepiej grało, bo można właśnie takie krótkie sobie sesje robić w niej. Aniżeli właśnie tak przysiąść do niej i grać w nią przez powiedzmy parę godzin, to według mnie dużo lepiej jest właśnie takie krótkie sesje w niej zrobić niż właśnie takie długie. A sądzę, że jak już ktoś siada do gry, to chciałby trochę w nią dłużej sobie pograć niż wiecie tak. A dobra, pogram sobie w to Spyro A Hero's Tale, no nie, z pół godziny, bo mi się dłużej nie chce i tyle, a się okazuje, że pół godziny sobie nie pograsz, bo następny checkpoint jest za godzinę gry. I wal się na ryj. Eksploracja też nie jest. Eksploracja jest dużym plusem w tej grze. Aczkolwiek parę rzeczy jest upierdliwych w niej. No, na przykład tak naprawdę musisz wszystkie zakamarki zwiedzić. Na przykład nie możesz tak. Nie wiem, ja w tej grze miałem takie coś, co bardzo rzadko mam szczerze w grach powiedzmy pseudo open world. Że boję się, że coś ominę i muszę sprawdzić wszystkie zakamarki, bo inaczej czegoś nie znajdę albo coś. W innych grach mam takie, że okej, przejdę się tam, nie zobaczę tego, okej, dobra, idę do tamtej części mapy, okej, nic tu nie zobaczyłem, okej, fajnie. A w Spyro A Hero's Tale tak nie zdobędę czegoś i mam takie fuck. Czegoś nie zrobiłem albo czegoś nie znalazłem. I muszę po prostu całą mapę z 20 razy przejść, żeby się upewnić, że to później dopiero będzie, że jeszcze tego nie zdobyłem, albo nie odblokowałem tej części mapy, czy coś. I to jest okropne. Co by jeszcze mogło być w tej grze? To sądzę, żeby się bardzo przydało, jakby na przykład można było zakupić dodatki do minimapy, tudzież, no, w sumie nie minimapy, tylko po prostu mapy, w którą by pokazywało, gdzie się jakiejś rzeczy nie zdobyło jeszcze i gdzie jaka rzecz można być, to by wyeliminowało tą moją paranoję, że czegoś nie zdobyłem. To by mogło być to by się przydało. Wiecie, że nie rozdawać na talerzu od razu, że o, zacząłeś grę, no to masz mapę ze wszystkimi, gdzie są wszystkie znajdźki, tylko po prostu na spokojnie, nie wiem, powiedzmy w połowie gry dostajecie przedmiot, albo jest w grze sklep, co nie? I by od razu można było zobaczyć, że o, jest tutaj taki przedmiot, który wam pokaże wszystko na mapie, w sensie wszystkie znajdźki, ale jest powiedzmy za absurdalną ilość klejnotów, której na początku gry na stopronie nie zdobędziecie, więc musicie
uzbierać trochę, żeby to zdobyć i wtedy dopiero możecie wrócić do poprzednich lokacji i pozdobywać sobie te znajdźki, których sobie nie znaleźliście. I to by było spoko, ja bym za tym był. Jakby coś takiego było, to wtedy moja paranoja by kompletnie zniknęła i mógłbym wiedzieć, że wszystko zdobyłem. No i trochę tutaj ma problem, jeśli chodzi o minigierki z innymi postaciami, to trochę ma to problem z... jaka była ta gra? Ja przypomnę sobie, może to tutaj tylko chodzi o to. Jak Sonic Battle. Że robimy to samo, tylko niepotrzebnie bardziej trudne. Niby to jest też w Spyro 2 i w 3 i Enter the Dragonflight. To też trochę było, że właśnie no, robisz niektóre zadania na podwójnie, tylko ta druga część jest trudniejsza. Ale wydaje mam takie odczucie po prostu, że w Spyro 3 i właśnie w Spyro 2 i w Enter the Dragonflight to jest troszeczkę lepiej zrobione. Nie czuję się, że to jest tak trochę przymuszasz się do tego, że to robisz, a w A Heroes Take to jest takie, no dobra, zrobię to już drugi raz, tylko trudniejsze trochę i nie wiem, jak są poziomy Sergeant Birda, no to dobra, nauczę się tego patternu, gdzie są inne te ptaki, czy bomby, czy przeciwnicy, no dobra, już to zrobię, dobra, zrobię to, będę to miał z głowy i są trzy poziomy takie. I jak tylko widzisz, że jest poziom Sergeant Birda, to ci szlak trafia. ale dobra. Ruszajmy dalej. Tylko muszę się napić, bo... Gardło już umiera moje. Po tym gadaniu. Przez tyle czasu. Spyro Season of Ice. Pierwsza gra na Game Boy Advance. Według mnie najgorsza ze wszystkich. Tych czterech. No może nie, no Spyro Orange jest dobrym konkurentem dla niej, ale powiedziałbym, że to jest najgorsza. Przede wszystkim, już nawet nie mówię o fabule. Fabuła to jest w ogóle dramat, tak naprawdę jej nie ma. Level design, bo to jest tak naprawdę tylko mój ból dupy o level design poziomów. Jest to okropne, nie ma tam żadnej minimapy, nawet minimapa byłaby dobra, ale nie ma tam żadnej minimapy. Wszystko tak naprawdę w tych poziomach wygląda tak samo, więc nawet nie wiesz, w której części poziomu jesteś. Jeśli nie masz dobrej orientacji w terenie, to jesteś po prostu zgubiony. Checkpointów tam praktycznie nie ma. I trochę mnie denerwuje też ten motyw z... W każdym poziomie jest zadanie, że musisz rozwalić bodajże 8... jakichś przedmiotów tych samych. Jeśli zginiesz, to się resetują wszystkie. Nieważne, czy powiedzmy rozwaliłeś 4, czy tam 5, nie pamiętam. 8 albo 5. Powiedzmy, rozwaliłeś 3 te przedmioty, dostajesz checkpointa, zginiesz, to masz te 3 przedmioty. Nie. Jak zginiesz, to się resetują do zera i musisz latać jak głupi i pamiętać, gdzie już to zrobiłeś, a gdzie nie. A nie wiesz, gdzie to zrobiłeś, a gdzie nie, bo wszystko to wygląda tak samo w tej grze. I... Nie lubię tej gry. Nie lubię tej gry. Została do dupy zrobiona. Gdyby była chociaż ta minimapa, to byłoby to dużo lepiej. Ale nie, jest okropna ta gra. Nie ma w niej żadnego urozmaicenia. Poziomy lotnicze są okropne. I dziękuję. I to jest moja recenzja Season of Ice. Nie będę tutaj więcej mówił. A Season of Flame to jest coś, co Season of Ice powinno być. To jest taka sama rzecz jak właśnie ze Spyro 1 i Spyro 2, czyli co nie działało w tamtej grze, zrobimy to dobrze tutaj, a wywalimy to, co było źle. Czyli tutaj już mamy bodajże minimapę, jest tutaj... nadal oczywiście nie za bardzo przepadam za tymi grami, bo gry izometryczne są do dupy. Znaczy, platformówki izometryczne to nie przypadną za nimi kompletnie. Nawet Sonic Free Blast mam tylko to ale, że to jest platformówka izometryczna. Na silniku praktycznie dwuwymiarowym, a nie autentycznie 3D. To jest taki mój ból dupy trochę. Ale no, próbowali tu akurat ze Spyro emulować ten trójwymiar, bo seria zaczęła w trójwymiarze, to dlaczego mielibyśmy zrobić to w 2D?
No i tak. Season of Flame poprawiło level design. Teraz już można tak naprawdę wszystko wiedzieć, gdzie jest. Śmierci nadal wydaje mi się, że są zbyt łatwe, ale to jest przez właśnie powód tego tej izometryczności i przez to są właśnie takie proste te śmierci w obu grach. Zostały dodane postacie nowe, znaczy nowe postacie z poprzednich gier i niby wszystkie są fajne poza Agent 9. Agent 9 to według mnie jest troszkę upierdliwy, bo ma te poziomy takie side-scrollowe 2D. Nie podobają mi się po prostu. Według mnie można było je lepiej zrobić. Mają podobny problem co miał Season of Ice, że wszystko tam wygląda tak samo i łatwo jest tam bardzo zginąć. I nie podobają mi się po prostu. Wydaje mi się, że próbowali z niego zrobić trochę tam Ratcheta w 2D, ale mi się to kompletnie nie udało. I mówię, przede wszystkim tu jest mój taki ból dupy, że jest tam za łatwo ginąć, więc powiedziałbym, że Season of Ice, Season of Flame dostaje B+. Tak, ja jestem z tą oceną dobrze, komfortowo mi jest z nią, zdaję na B+. A Tag of Rhinos, Tag of Rhinos jest akurat moją ulubioną częścią. I szczerze powiedziawszy nie mogę powiedzieć dlaczego, bo bardzo nienawidzę w grach backtrackingu, podczas gdy A Tag of Rhinos się strasznie w niej backtrackuje. Macie tam minimapę, bodajże. Szczerze nie pamiętam nawet, co z tą minimapą jest. Czy jest ona w tych grach, czy nie. Wiem, że w Season of Ice na pewno jej nie ma. Jest tam w cholerę backtrackowania, bo to jest pseudo RPG. Znaczy niby gra się tak jak normalnie Spyro, ale właśnie jest takie, że no, musisz dla mnie tyle przedmiotów zebrać, ci za to dam to. I to procentowanie tej gry to jest katorga, ale no, w zasadzie nie wiem, jest dla mnie przyjemna po prostu do grania i nie mam z nią za dużo problemów. Zadania innych postaci są trochę upierdliwe. Agent Knight został trochę zrobiony lepiej niż to było w Season of Flame, to muszę przyznać, ale nadal jego poziomy nie były jakimiś moimi faworytami. Poza tym, nic w zasadzie tam takiego fest dobrego nie było. Fest dobrego nic nie było. Dajesz im na A. No, i była dobrze zrobiona. No może jednak zmienię tę decyzję. To jest moja ulubiona gra Game Boyowa, ale no wiem, dupy tam nic nie urywało. Nową sprawę. Nie wiem dlaczego lubię tam backtracking. Nie za bardzo mi aż tak bardzo przeszkadza. Przydałby się tam fast travel. To muszę przyznać, że przydałby się tam bardzo fast travel, bo naprawdę przechodzenie tylu ekranów to jest katorga. I no nie obraziłbym się, jakby był jakiś tam przedmiot z fast travel. To by zdecydowanie ułatwiło mi życie bardzo. A tak to nie ma niestety i trzeba raszować przez to. No dobra, Pixel, nie rozgaduj się tak bardzo o tej grze, bo zaraz zmienisz decyzję na B. ale no nie. Zdecydowanie polecam w nią zagrać, ale musisz się przygotować na to, że jest to gierka z masakryczną ilością backtrackingu. No i teraz Spyro Orange. O nie. Spyro Orange dostaje do D. Trochę też muszę powiedzieć o Spyro. O Crash Purple. Crash Purple jest według mnie dużo lepszą zebraniem minigierek. Jest ich tam chyba więcej. Ale jest. Szybciej się to przechodzi, podczas gdy Spyro Orange polega na tym, że każdą minigierkę musicie przechodzić 3 czy tam 4 razy i tą grę się strasznie wolno przechodzi, jest dużo gorsza niż
Crash, Purple. I tak naprawdę jedyne co o tym mogę powiedzieć. Minigierki nie są w ogóle fan do robienia. Jest to po prostu nudna gra, nie grajcie w nią. To jest jedna gra, której tak naprawdę nie zrobiłem w mojej drodze do Spyro, no, nie licząc Shadow Legacy, ale no, tak naprawdę to jest jedna gra Spyro, której nie zrobiłem w... nie chciało mi się nawet jej robić w drodze do Reignited Trilogy, bo ona jest po prostu tak nudna i stwierdziłem... robiłem właśnie stream z Michałem Pomidorem. Ja robiłem Spyro Orange, on robił Crash Purple. I podczas gdy on robił już chyba bodajże trzeci świat, ja kończyłem dopiero pierwszy. I to było tak upierdliwe z tą grą, że nie, on, ta gra jest upierdliwa, jest nudna, nie ma tak naprawdę z niej żadnego fanu i tyle. Zagrajcie w Crash Purple, jest dużo lepszą grą. Chyba, że lubicie 100%, to wtedy bardzo mi przykro z waszym losem, bo wtedy to oznacza, że musicie zagrać w Spyro Orange, bo tam są ekskluzywne karty, które można mieć, później przetransferować do Crash Purple. Ale tak poza tym to nie, nie grajcie w Spyro Orange. Błagam, nie róbcie tego. Wystarczy, że ja już ten błąd zrobiłem i Pomidor w sumie też. No i dobra. Spyro Shadow Legacy. Dużo według mnie gorszy RPG niż to było z próbą Sonika w RPG-u. Muzyka praktycznie tam nie istnieje. Już z Vegasego wolę złą muzykę z Chronicles niż praktycznie nieistniejący soundtrack z Shadow Legacy. Gra jest nudna, nie ma nic tam praktycznie ze Spyro. Robi się w niej tak naprawdę to samo cały czas. Fabuła jest nudna. I tyle. Misje też nic nie dają. Mało w nią grałem. Widziałem long playe i recki innych ludzi. I no mówię sam. Jakbym sam to miał przychodzić, na pewno kiedyś ją przejdę sam. W pełni. Ale póki to, co ja ogrywałem, a ograłem chyba jakąś 1/4 gry, a to, co widziałem na longplayu i to, co słyszałem inni ludzie mówiący na recenzjach, to chyba zgadzamy się wszyscy, że to jest po prostu zła gra. Jest nudna. Nie ma tam żadnego żadnego reward. I teraz trochę z komplikowaną sytuacją jesteśmy, bo The Legend of Spyro. Muszę przyznać, że nie grałem w Tom, którą nie pamiętam jak się nazywa. Widziałem tylko gameplaya, ale jakoś sobie poradzimy. W pierwszą gierkę Enter Dragonfly grałem przez większość. I powiem tak, od razu muszę powiedzieć, że ci, którzy grali, to bardzo dużo mi mówili, że właśnie jedynka to jest taka strasznie, że to jest najgorsza z serii i strasznie trudno się do niej wchodzi. I już rozumiem, o czym mówili, bo jedynka nie jest dobrą grą. Tak, fabuła jest taka, powiedziałbym, że byle se. Tak naprawdę jedynka śmierdzi mi strasznie jak parodia Władcy Pierścieni i tyle. Jeśli chodzi o fabułę, to właśnie jedynka strasznie mi śmierdzi Władcą Pierścieni. Poziomy lotnicze są za długie. Fabuła jest taka, że w sumie mam ją w dupie i nie ma żadnego... nie ma czegoś, co daje mi napęd do tego, żeby iść dalej z tą grą. Po prostu jak już doszedłem do na przykład tego lodowego świata, miałem takie, Jezus Maria, walki tam są za długie z przeciwnikami. No ma Instagram, nieciekawa. Level design to tak naprawdę jest korytarzowy, co mi się też nie podoba. Jest niby troszeczkę platformowania co jakiś czas, ale tam to nic nie daje. I szczerze dałbym to tutaj na C.
Eternal Night. Zaraz. Nie, a New Beginning chyba nie miało portu na DS-a. Eternal Night miał port na DS-a, który był bardzo dobry i szczerze powiedziawszy, port na DS-a Eternal Night powiedziałbym, żeby jest fajnym platformerem 3D na DS-a, bo bardzo bym to polecał, ale mówimy tu oczywiście o wersji konsolowej, nie o przenośnej. Eternal Night poprawiło parę rzeczy. Mówię, to jest znowu ta sama sytuacja z tym, że sequel ulepsza część drugą, część pierwszą. I nadal mnie fabuła jakoś fest nie zaciekawiła. Jest okej. Okay. I guess. Jest okej. Okay. Naprawdę jedyne to, co to motyw z Cinderem mnie tam interesował i tyle. Bo w pierwszej części Cinder była tą wielką złą. Czy jakoś tak. W tej to już jest normalnym smokiem i tak dalej. I no. Ale Eternal Night miało trochę więcej platformowania. Przeciwnicy byli już lepiej zbalansowani, że nie walczyło się z nimi 4 lata. I to tyle. Mało w nie grałem i mówię, za bardzo mnie nie obchodziła trylogia The Legend of Spyro, więc nie za dużo mam o niej do powiedzenia, tak szczerze. No i Dawn of the Dragon, no to mówię, to jest jedyna gra, w którą nie grałem po prostu. I z gameplayów, jakie widziałem, to jest ładna gra, to od razu muszę powiedzieć. A poza tym, to jest tak naprawdę Eternal Night i tyle. Więc daję ją tutaj, ale mówię, gdy zagram, może zmienię decyzję i tyle. To jest chyba tier lista, do której najmniej się przygotowałem, o nie. I Reignited Trilogy. Gra, na którą byłem strasznie nahypowany, jak została zapowiedziana. No, oczywiście to jest remake, więc rzeczy, które mówiłem o oryginalnych gierkach, tutaj przychodzą. Niektóre rzeczy zostały naprawione, ale ogólnie to jest, ten remake jest zarąbisty. Daję go tutaj za samą pracę, jaką to jest Forbo włożyło. Oczywiście dwójka i trójka nie miały aż tyle, wydaje mi się, pracy włożonej co jedynka, ale i tak świetnie im to wszystko wyszło. Nie mam praktycznie żadnej uwagi do Reignited, jak to zrobili. I wiem, że niby teoretycznie powinienem to klasyfikować jako kolekcja, tak samo jak to było z Sonikiem, ale sama praca, jaką w tyle weszła w to, to no, powiedziałbym, że granie w Reignited Trilogy to jest definitywna wersja do grania w te wszystkie trzy gry. Oczywiście oryginalne nadal można, nie mówię, że nie można w nie grać i tak dalej, ale jeśli macie wybór między graniem w oryginale i Reignited, to nie widzę powodu, dlaczego mielibyście grać w oryginalne. Reignited jest zarąbisty, po prostu, kurde no. Tyle pracy zostało w niej włożone, tyle po prostu miłość. Nie mówię, no jedne co tak naprawdę zrąbało to Activision, że tak chciało to wszystko zraszować. Oby Spyro 4 lepiej się udał w, nie wiem, w 2022. To by było fajne. Nie zaraz, 2020 to będzie Crash. W 2021. 2021 to wtedy będzie nowy Spyro. I oby ten Spyro 4 był zarąbisty. Żeby miało tyle, łącznie tyle pracy, ile zostało włożone w Spyro Reignited Trilogy dla kompletnie nowej gierki. I to będzie po prostu znakomite. No i Skylanders. Skylanders szczerze nie uważam jako grę Spyro. Jest to zupełnie co innego. Bardziej bym powiedział, że to gra się w to jak w grę Lego bardziej niż Spyro, więc jako ogólnie grę Spyro to dam to tutaj. No oczywiście najgorszy design, bo tu mówię o samym Skylanders Spyro's Adventure, bo oczywiście później trochę naprawili ten design Spyro, w szczególności w show, w Skylanders Academy, bodajże tak to się nazywało. I ten design właściwie wygląda ok. Nie jak Spyro, nie powiedziałbym, że to jest Spyro, ale ten design wygląda ok. Ale w Spyro's Adventure to był potwór, nie Spyro.
ogólnie trochę ta wybiło to niby tą tak naprawdę zapoczątkowało gatunek tej Toys to Life. Ten gatunek gierek. I trochę jednocześnie go zabiło, bo wiecie, co rok tak wychodziły te gry. Ja szczerze powiedziawszy nawet nie wiedziałem, że co rok wychodzą te gry. Po prostu wiedziałem, że wyszło Spyro's Adventure. Jakieś 3 lata później dowiedziałem się, co? Wyszły nowe gry? Tak, nie wiem, czy po prostu ominęła mnie kompletnie reklamowanie tych gier. Czy coś się stało, ale po prostu nie widziałem o tym kompletnie. I no, tak powiem, tyle o tym. Nie śledziłem w ogóle Skylanders, nie mam o tym za dużo zdania. Po prostu nie podoba mi się za bardzo to Toys to Life. Dlatego, że gdyby się chciało, wiecie, zebrać całą kolekcję, trzeba trochę wydać pieniędzy. Może trochę mam z tym problem z LEGO Dimensions, bo niektóre rzeczy wymagają innych postaci. Znaczy niby w Spyro, w Skylanders też tak jest. Ale trochę mnie bardziej to boli w LEGO, bo zawsze LEGO było takie, że no wiecie, postacie, które się potrzebowało, były do kupienia w grze, za pieniądze w grze, a nie, że no musicie iść i kupić sobie postacie w prawdziwym świecie za prawie tyle samo pieniędzy, ile daliście za grę. I to mnie boli po prostu. Właśnie fajnie było, jak już wiecie, tak, zaprzestałem produkcji tego, po prostu zrobić update, w którym dodaje się system, że możecie kupić sobie te stworki, czy tam figurki, czy whatever, za pieniążki w grze. I fajnie. No i to było tyle z mojego zestawienia o Spyro. Tutaj jest oczywiście, że tak powiem, pełna lista tego. No i no, jak to było z poprzednimi, no. Wiecie co robić. Możecie mnie opieprzyć, że jakie ja mam zdanie o niektórych rzeczach. Albo i nie. No i co? Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Już teraz będą normalne filmy, spokojnie. Już nie będę robił milionogodzinowe filmy i wracamy po prostu do let's playów. Teraz już, spokojnie. Chyba, że polubicie takie luźniejsze materiały. Może nie aż tak długie, ale takie luźniejsze materiały z właśnie takich, nie wiem, challenge czy coś. Może wam się spodobają. No i tyle, no. Dzięki wam za oglądanie. Może wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.